Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem was o coś zapytać. Kto z was by chciał dostać elektryczną hulajnogę albo oryginalną wersję gry Minecraft? Z pewnością wszyscy, więc moi drodzy, wraz z innymi youtuberami organizujemy dla was po raz kolejny przekozacki konkurs. Tym razem macie do wygrania elektryczną hulajnogę i 6 razy oryginalną grę Minecraft. Czyli łącznie wygrywa aż 7 osób. Wystarczy teraz wbijecie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu i zafollowujecie wszystkie nasze Instagramy. Za każdego followka dostajecie punkty, które działają tak jak losy na loterii. Im masz więcej punktów, tym twoja szansa na wygraną jest większa. A jeżeli już wykonaliście wszystkie zadania i chcecie dalej zwiększyć swoją szansę na wygraną, logujcie się codziennie na stronę i odbierajcie darmowe punkty. A być może to ty za 2 tygodnie wyjedziesz hulajnogą na ulicę. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, po raz kolejny przeprowadzimy sobie mini wywiad z pandą, który wbił ponad 1000 puszek na panu P i zrobił to bez star powera. Więc moi drodzy, na samym początku wszyscy strzelcie łapeczkę w górę za to, że panda dokonał takiego wyczynu. Wbijcie też do niego na kanał, link jest oczywiście w opisie, zasubskrybujcie kanał, ponieważ do 100 tysięcy już mu naprawdę niewiele brakuje. Moi drodzy, jest już ze mną panda. Siemaneczko, panda. Witam wszystkich. I zobaczcie, co ten wariat znowu zrobił. Wbił ponad 1000 puszek na jednym zadymiarzu. Mój Mr. P, mimo że jest odwalony w garnitur i tak wygląda bardzo skromnie przy twoim. I w dodatku, moi drodzy, chciałem podkreślić, że panda wbił 1004 puszki bez star powera. Nikt takiego wyczynu jeszcze nie dokonał w Polsce, tak? No tak, przynajmniej nie na Mr. P. Przynajmniej nie na Mr. P. Ja aktualnie na Mr. P posiadam już 2 star powery, a ty, panda, co odblokujesz w końcu star power, bo widzę, moc 9 jest. No tak, właśnie myślałem, że zdążę go kupić wczoraj, bo wczoraj miałem zamiar w ogóle wbić te 1000, lecz brakło mi 2 pucharków, po czym zagrałem gierkę, no i myślę, no dobra, to sobie już wygrałem i kupię to, dostałem minus 10 i potem tam parę gierek też w sumie niezbyt dobrze poszło, spadłem do 952. A brakowało ci tylko 2 puszek, tak? Tak, 2 puszek mi brakło. No i dzisiaj z rana sobie już wbiłem, ale star power mi już znikł ze sklepu, więc no to muszę czekać do jutra. To są 2 ostatnie star powery, które ci brakuje, nie? Tak, tak. Czyli ja na chwilę obecną mam max konto, czyli mogę powiedzieć, że jestem troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o max konto. Dobra, słuchaj, chłopie, powiedz nam na samym początku, ile czasu ci to zajęło, na jakim trybie to wbijałeś? Czas, no to w sumie dużo, bo w weekend, w sobotę wbiłem jakieś 6 godzin, w niedzielę jakieś 3. Mhm, tu już mamy 9. Około 15 w sumie wyszło. Około 15 godzin, a łącznie z 4 dni gdzieś, nie? Łącznie. No, coś takiego. O kurczę, no to moi drodzy, strzelcie łapeczkę w górę, bijacie na kanał Pandy, Pandzie brakuje 8 tysięcy do 100 tysięcy, jakbyście wbili, zostawili subika, no to by było na pewno Pandzie miło, bo 100 tysięcy już tuż. Nie jeden z was z pewnością ma takie skryte marzenie, żeby wbić 100 tysięcy subów na YouTubie i dostać ten przycisk. Panda, trzymam za ciebie kciuki, niedługo 100k pęknie, nie martw się, mordeczko, dobrą robotę robisz. 1004 puszki na panu Pi. Wow, wow. Jeżeli, moi drodzy, macie jakieś pytanie do Pandy, piszcie w komentarzu, panda z pewnością odpowie, albo po prostu wbijcie do niego na kanał i zapytajcie go pod jego odcinkami. To jeszcze nam tylko powiedz, w jakim trybie wbijałeś pana P? Na początku, a później na jaki może przeskoczyłeś, czy jak to wyglądało? A więc zaczynałem sezon, jak miałem na Mr. P 620 pucharków. Mhm. No i postanowiłem, że wbiję go z randomami na duo. No i tak właśnie to zrobiłem. Grałem trochę solo, trochę grałem też z szakiem. Ale większość to było duo z randomem. Okej, a duo z randomem do jakiego progu puszek grałeś? Do 800, 900? No to było tak, że grałem do 910 i spotkałem takiego bardzo fajnego randoma, który grał max. Więc wtedy jeszcze nawet byłem w szkole i to zagrałem sobie na przykład. Dodałem go od razu do znajomych, wysłałem mu zaproszenie, no i po szkole patrzę, przyjął mnie, więc zaprosiłem go, no i graliśmy, aż wbiliśmy 1000. Wow, a nie wiesz, jakie narodowości jest to ziomek i jakie ma konto ewentualnie? Nie wiem, ale ma około 22 tysięcy, coś jak o. Ja. I ma Mr. P na 1009 levelem. To co, może panda, obejrzyjmy teraz sobie meczek, jak ci poszło w tym finałowym meczu, kiedy wbiałeś 1000 puszek. Okej, moi drodzy, obejrzyjmy sobie teraz ten meczek. Tryb duo showdown, a myślałem, że będziesz tego pana P wbijał na trójeczkach. Nie myślałeś o tym może? No myślałem na tym, ale no chciałem jeszcze wbić coś z randomami, więc no według mnie duo z jednym randomem będzie lepsze niż trójki z dwoma randomami. W sumie to prawda.
I powiem ci tak, chyba nad tym i to chyba nie będzie twój ostatni meczek z tym ziomkiem. Kurczę, od razu padł na samym początku, wow. A tu jeszcze była mapa z botem. Dobra, poczekasz aż się zrespi, czy weźmiesz te power cubesy? Penny? No właśnie, chciałem czekać, lecz ta Penny tutaj podchodzi, więc... Ale ten pan P, Mr. P jest mega OP. Ta skrzynka jak podskakuje, taki damage zadaje mocny. Bardzo dobry był na maksie, gościu ten? Dobrze no, grał? No, właśnie spoko grał tym maksem. Okej, okay, okej, okay, no to super. Dobra, ty masz 7 power cubesów, on miał jeden power cubesik, no niestety się wyłożył, tak byście mieli już po, myślę, 3-4. O, jeszcze internet ci nawalił. Tak, właśnie, ja myślałem, że to są jakieś lagi serwerowe, bo dwa razy tak miałem i to przez dosłownie, nie wiem, 2 sekundy, coś takiego. Ale musiałeś mieć ciśnienie 2000, bo to już, wiesz, ostateczny, finałowy mecz, żeby wbić ten wymarzony 1000. Ja bym nie chciał się wywrócić w tej gierce. Kurczę, jakoś powiem wam, że łatwo wam idzie. Nie teamują się ludzie. O co tu chodzi? Jakoś... No w miarę prosto szło już te ostatnie gierki. Aha. Myślałem, że będzie, powiem ci... Na pewno to jest wysoki poziom, ale myślałem, że będzie trudniej, bo ja wiem, że jak z tobą wbijałem kiedyś wysokie puszki, no to było bardzo ciężko wbić na duo nawet 900 puszek na B. A tutaj widzę wam, idziecie, czyścicie. Ty masz 17 cubów. Ta Penny ma tylko jeden, Spike 2. Wow. No ta Penny nawet nie ma żadnego w sumie. No właśnie, Penny 0 ma power cubesów, nawet nie ma jednego. I co, to jest ostatnia osoba? I wygrywacie. Powiem ci, kurczę, wyglądało to banalnie, ale z pewnością nie było. I spójrzcie na to, tak się wbija 30 rangę, moi drodzy. Plus 500 gwiezdnych żetonów, plus 7 puszek. A jaki jest minus, jak zginiesz? Za 5. miejsce jest minus 10, za 4. jest minus 8. No i jeszcze za 3. jest minus 3. Aha, rozumiem, no to kurczę, można się łatwo potknąć. Co panda, może jakiś teraz zagramy duo wspólnie? Ja mogę zagrać panem P, a ty kim chcesz zagrać? Wiadomo, że nie tym panem P, bo... No tak. Bo szkoda, puszek. A wy, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. O, właśnie, gdzie jest ta emotka? Cudowna. Pyk, yeah. Okej, panda, lecimy. Jakiś pomysł masz na przyszłość? Jaką postać chciałbyś wbić? Na 1000 jeszcze? Ja nie wiem, ponieważ mówiliście właśnie pod ostatnim odcinkiem, gdzie mówiłem max na 1000. Tak, był taki odcinek. Tej postacie, zaproponowaliście mi te i mówiłem go bez jakiegoś większego problemu. No, w sumie troszkę było, ale no, dało radę. Teraz, moi drodzy, wymyślcie pandzie kolejną postać. Bierzemy tego robota, mamy 6 cubów. No, nie wiem, można przyjąć. O, kolcik go przejmuje. Nie no, tutaj trzeba jakoś go skontrować. Nie wiem, gdzie jest ten robot, bo jestem tak cokolwiek. Ja wiem, bo wziąłeś zawirusowanego 8-bitowca. Powiedz mi też, panda, chyba słyszę, że masz jakiś delikatny katar. Chyba jesteś przeziębiony, co? No, troszkę tak. Dobra, tutaj mój... Ach, baza robocza troszeczkę mnie poniosło z tą bazą. Dobra, cofnijmy się teraz. Tego robota nie wiem. Ja tego kolegę. Dobra, tutaj stawiam bazę, robo... O kurcze, kolcik. Dobra, panda, wiesz co? Ach, zapomniałem, że ty masz tego! Ojejku, że ty masz odradzanie się. Dobra, czekaj, go stankuję, czy nie? Padłeś, byku. Co się stało z tobą? Lag? O co chodzi? Laga miałeś, tak? No właśnie, nawet ci głos delikatnie zlagowało. Dobra, to ja tutaj na ciebie poczekam delikatnie. Raczej mogę ich obijać, wiadomo, tego Leona, bo go zabiję pewnie. Bomba. Tutaj gdzieś jest jeszcze kruczek. Bull, co, halo? Jeju, dobrze on tego ulta zaimował i w ogóle nie zdążył mnie tutaj podjechać. Super, bo było po mnie. Dobra, wstawiam tutaj też bazę. Niech ta baza, czy moje boty obijają bota. W ogóle to jest dziwne. Hituje po 2800. Koks totalny. Nie. Podjeżdża cię ktoś? Nie. Dobra. Crow. Tara mnie podjeżdża, byku. O co tu chodzi? Ale ja na szczęście miałem 25 power cubesów i udało nam się wygrać gierkę. Koks. Powiem ci, że koks. Słuchaj, panda, może zrobimy coś takiego, że teraz nie będziemy za mocno zabijali innych zadymiarzy, tylko po prostu moje bociki z bazy będą wyskakiwały i je obijały. Tylko musimy mieć, wiadomo, dużo cubesów, więc na samym początku od razu proponuję środaczek przeatakować. Dobra. El Primo.
Primo jeszcze. El Primo jeszcze. O nie! O nie! O nie, ta teczka jak podskakuje. Kurczę, El Primo nas goni. Ja powiem tak. Ja muszę jakoś uciec. Nie mam pojęcia jak, ale muszę. Muszę jakoś to zrobić. Dobra, tu mamy jeszcze Mr. P. Strzeli. Co? Halo. No tutaj jest, powiem wam tak, ciężko, nie? Tu jest ciężko. Rzucę tutaj bazę. Wiem, że to jest głupi pomysł. Ale myślałem, że ten El Primo pójdzie na mnie, żeby chociaż tymi botami się zajął. Okej, okay, jesteś panda, żyjesz jeszcze? Dobra, czyli się skończył już pewnie Star Power, nie? Tak, no. Zużył ci się, dobra, trudno, trudno. Nic nie zrobił. Z Piperką on jest! O nie, najgorzej, o nie, najgorzej. Tu chyba będzie, tu będą chyba nici z naszego planu, mordo. Dobra, udało się. Piper, uważaj! No i po pandzie. No i po pandzie! Dobra, ja się tutaj schowam i postaram się ją sfokusować jakoś. Oła! 4000! Oła, to zabolało. To zabolało bardzo mocno. Dobra, musimy się cofnąć, bo teraz bot nas zacznie atakować. O, przyjąłeś od niej! Dwa razy? Nie dostałem ani razu. Co ty gadasz? A tak jej strzał był bardzo blisko. Ale miałem ochronkę. No tak, 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 ale było, że ochrona wyskoczyło? Tak, tak, tak. Kuma, uważaj, teraz nie będzie ochronki już niestety. Gdzie ona jest? Tam jest, dobra. 14 power cubesów, kroję to, byku. Rzucam tu bazę jeszcze i elo. Dobra. Uciekamy. Dobra, udało ci tą Shelly pokonać, pięknie. Czekaj, ja czekam teraz na życie, nie mogę atakować. Dobra, mam 14. Dobra, teraz możemy dokończyć nasz plan. Gdybyśmy tego jeszcze Daryla tylko pokonali w jakiś sposób. Widziałem, widziałem. Dobra, Piper nie żyje. Shelly. Dobra. Nie! Dobra, okej, okej. Bot go zabija. Nie, dobra. No trudno. Strefa i tak już była ciasna, ale i tak spoko wyszło. Winek siadł. Plus 200 gwiazdnych żetonów u mnie. Plus mamy 300 już na panu P. Szaleństwo. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, strzelcie subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wbijajcie też do pandy, do którego link znajdziecie w opisie, ponieważ chłop leci po 100 tysięcy. Bierzcie udział w konkursie na hulajnogę oraz na oryginalną wersję gry Minecraft. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Cześć!